Zatrucia tlenkiem węgla mają charakter sezonowy, a więc w momencie, kiedy są częste zmiany pogodowe, a więc okres jesieni, zimy, wiosny, rzadziej, właściwie rzadko, to jest sporadycznie w lecie, warunki klimatyczne, pogodowe sprzyjają po prostu takim zatruciom o tej porze roku. Tlenek węgla powstaje, musi mieć źródło powstawania. Najczęściej są to piece gazowe, czy też piece węglowe, a więc wszędzie tam, gdzie spalane są różnego rodzaju kopaliny zawierające węgiel, spalane w atmosferze upośledzonego dopływu tlenu. Często niestety nie tylko warunki pogodowe, ale stan instalacji wentylacji, stan instalacji tej gazowej, tych pieców, a także nasze niestety zachowania w postaci uszczelniania otworów wentylacyjnych, zamykania się w małych łazienkach, sprzyjają dogrzewaniu tych łazienek, sprzyjają ekspozycji na tlenek węgla, czyli stwarzamy sobie warunki, w których dochodzi do produkcji tego gazu. Gaz ten ma to do siebie, że my go nie widzimy, nie czujemy. Czasami oczywiście, jeżeli jest tak zwana cofka spalin, możemy wyczuć spaliny z otworu wentylacyjnego, które wpadają do łazienki, ale jest to rzadko. Czysty tlenek węgla praktycznie nie jesteśmy w stanie go wyczuć. I działa on bardzo szybko, to znaczy już kilka minut, najczęściej jest to 10-15 minut ekspozycji podczas na przykład kąpieli, czy to brania tuszu, czy leżenia w wannie i dolewania sobie wody, a tak zwykle robimy przecież. Nie nalewamy wody i kładziemy się do wanny, tylko sobie dolewamy co chwilę, więc ten piecyk pracuje. Pacjent już może odczuwać zatrucia. Już 1/10 objętości, zawartości tlenku węgla w objętości powietrza, w której oddychamy, może przyczynić się do wystąpienia objawów zatrucia, więc jest to bardzo silna toksyna.